Dzień dobry, pociąg wspomnień już czeka. Zapraszam do podróży w przeszłość. A dziś w programie wspomnienia kardynała nominata Ignacego Jerza, pierwszego ordynariusza w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Krzysztof Subocz rozmawiać będzie z jego ekscelencją biskupem seniorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej księdzem Ignacym Jerzem. Zapraszam Państwa na tą rozmowę. Jego ekscelencja ksiądz biskup senior Ignacy Jerz, człowiek roku 95, bezsprzecznie największy autorytet w dorzeczu Parsenty i Brdy, pierwszy ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Bogu dziękujcie. Cytat z pielgrzymki Ojca Świętego, tej pielgrzymki do ojczyzny, która rozpoczęła się na ziemi koszalińskiej, gdzie właśnie posługiwał ksiądz biskup i to zostało docenione przez Ojca Świętego. Od Koszalina zaczął wędrówkę. Dziś autorzy dają nam do ręki ciekawy dokument, album, Bogu dziękujcie, 25 lat diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Księże biskupie, z perspektywy tych lat trudno się budowało zręby kościoła lokalnego. Na pewno tak. Trudno z trzech powodów, o których przed chwilą to dopiero mówiliśmy tutaj publicznie. Najpierw ze względu na ogromnie duży teren, potem ze względu na wiernych, którzy przyszli tu z całej Polski, czasem z całego świata, można spokojnie powiedzieć. No i ze względu na księży, którzy, gdy idzie o biskupa, no są pierwszym niejako punktem jego zainteresowania. Kościoły, przecież nie nasze, przejęte właściwie od kościoła ewangelickiego, ale przekazane nam jako zdobycz wojenna przez państwo, więc to wszystko bardzo komplikowało te pierwsze kroki biskupa, który tutaj przyszedł. No można by jeszcze wspomnieć o tej polityce, która przemieszczała ludzi z wioski do miast, fatalna polityka, która kazała budować nowe osiedla w miastach i mimo żeśmy mieli kościołów bardzo dużo, trzeba było jeszcze nowe budować na tych osiedlach potężnych w miastach, gdzie tych ludzi umieszczano, więc to powodowało, że warunki pierwszych lat były niesłychanie trudne. Zastał kościół ksiądz biskup zdewastowany. Mówię tu o murach, o świątyniach. A za czasu ordynariatu jego ekscelencji powstało przecież ponad 1000 nowych kościołów. To też jest znak czasu, znak naszej integracji społecznej i może odrzucenia pewnych symboli politycznych na bok, bo wiara jednak jakby nie było łącz. I mamy na to też dowody, znaki czasu. No, trzeba powiedzieć, że myśmy tu przyszli na teren, który był już poprzednio zarządzany z Gorzowa, więc nie na całkiem zdewastowany, można powiedzieć, kościół i nie znajdujący się już kompletnie w ruinach. Dlatego trzeba z całym szacunkiem myśleć o tej pracy biskupa Nowickiego, potem biskupa Bęcza i Pluty, od których niejako odziedziczyliśmy diecezję. No ta liczba kościołów nowych to jest 120, więc bez przesady, bo w całości mamy ich około 600. No niemniej jest to duża cyfra, bardzo duża cyfra, która powoduje, że na 200 parafii, które posiadamy, każda ma przeciętnie 3 kościoły, jeśli jakaś nie ma 3, to ta druga musi mieć 4 wtedy, prawda? I w ten sposób powoduje to ogromne utrudnienie dla księży, którzy muszą jeździć w niedzielę po tych kościołach filialnych. To powoduje oczywiście, powiedzmy, osłabienie zdrowia, sił fizycznych, księża chorują potem. To wszystko są te trudności, z którymi musieliśmy się liczyć na początku, a teraz rzeczywiście to się troszeczkę ustabilizowało. I trzeba powiedzieć, że z tej perspektywy czasu, no, sytuacja jest o wiele spokojniejsza niż była. Te najbardziej palące problemy mimo wszystko zostały rozwiązane. Przede wszystkim liczba księży się podwoiła i to stanowią teraz ci młodzi księża zdecydowaną większość. To jest plus, którego nie notuje właściwie żaden kościół na zachodzie.
to, co my tu mamy w tej chwili, no dziękować Panu Bogu jako ogromny skarb. Młodość księży, sióstr zakonnych, to wszystko jest plusem, który z czasem tutaj wyniknie. Bogu dziękujcie, jest to taki dar również dla księdza biskupa od autorów za te 25 lat naszej diecezji, którą ksiądz biskup tworzył. A ja chciałbym jeszcze dodać, ksiądz już jest laureatem honorowym człowiekiem roku 1995. Niezależna kapituła tego tytułu, w skład której wchodzą dziennikarze, radia, prasy, telewizji, prawnicy, postanowili właśnie za 25 lat diecezji koszalińsko-kołobrzewskiej po raz wtóry przyznać ten tytuł honorowo jego ekscelencji. Gdzie to będzie, jeszcze nie wiemy, prawdopodobnie gdzieś na południu województwa koszalińskiego, ale niech to będzie też ten prezent na ręce ekscelencji za 25 lat diecezji kościoła zintegrowanego naszego lokalnego. I jednocześnie niech to będzie prezentem już gwiazdkowym. A jeżeli już o prezentach mówimy, to ja podejrzewam, że ekscelencja ma również życzenia świąteczne dla telewizów w Telewizji Zachód. No jak najbardziej. Jeżeli już mowa o Kościele, no to w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, które u nas są tak bardzo uroczyście obchodzone, oczywiście z całego serca życzę wszystkim, żeby tak jak ten Kościół rósł i jak potrafił przezwyciężyć wszystkie trudności, które na początku napotykał, żeby to się udało w życiu każdej rodziny, każdego człowieka, żeby sobie dawał rady z trudnościami, których nie brakuje, rozumiemy to wszyscy, ale właśnie z chociażby częściowego ich przezwyciężenia i pokonania, żeby rosła jak najwięcej radość, której daje nam Chrystus Pan poprzez swoje narodzenie bardzo dużo i dlatego tej radości jak najbardziej życzę. Za te życzenia serdeczny Bóg zapłać. Księże biskupie, ponieważ na początku naszej rozmowy powiedziałem, że niesamowitą wręcz charyzmą wśród wiernych i nie tylko tego regionu w Dorzeczu i Parsenty i Brdy cieszy się jego ekscelencja, to proszę wierzyć, że w kilku tysiącach domów ten obraz przedstawimy, tę naszą rozmowę i to będzie tak jakby cząstka tego naszego i kościoła i tej dobroci, która emanuje z księdza, również zostanie na zawsze w Szczecinku. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję i ja za możliwość odezwania się i złożenia życzeń wszystkim, którzy ten program oglądają. Pociąg wspomnień dojechał do stacji końcowej. Wysiadamy, a ja zapraszam Państwa na kolejną porcję wspomnień sprzed lat już w poniedziałek. Do zobaczenia.